Magdalena Dubert, MMA Rocks, jesteśmy w Warszawie na PGE Narodowym, a ze mną Roman Szymański. Cześć Romek. Witam, Magdalena Dubert. I Roman Szymański. Romek, jak czujesz się tutaj na tym wydarzeniu? Trochę już tutaj jesteś. Jak w ogóle podoba ci się sama inicjatywa? No i miejsce, mam Stadion Narodowy ze sobą. Miejsce robi mega wrażenie. Jest naprawdę bardzo fajnie, jest dużo więcej, byłem w zeszłym roku też, jest dużo więcej. Pierwsze wrażenie, dużo więcej ludzi oglądających, fanów, zwiedzających niż w zeszłym roku. To jest pierwsze wrażenie, jakie się rzuca i póki co takie pierwsze i najlepsze wrażenie. Jesteś już po kilku medialnych obowiązkach, bo dosłownie obok nas jest stoisko twojego pracodawcy KSW. Powiedz, co należało do tych twoich obowiązków? Bo jedyne co widziałam, to że ludzie sobie są zdjęcia robią. Normalne rzeczy, nie wiem czy to można nazwać normalnymi rzeczami, ale normalne zdjęcia, podpisy, autografy, jakieś tam zapytania, czy jest wszystko ok ze zdrowiem, powodzenia, życzenia powodzenia do najbliższej walki, normalne rzeczy. No widzę, że pierwszą walkę już masz ze sobą, co ci się z okiem stało? Nie pierwszą, nie ostatnią na treningu, no nasza praca taka jest, takie rzeczy się zdarzają, to naprawdę nic groźnego i nic... pierdoło. Ale to nie Kamila. No nie, raz się tylko spóźniłem do domu. I wylałem się mleko z wątróbką na ziemię, pamiętam to. Romek, pamiętam, że umawiałem się z tobą na wywiad już jakiś czas temu, jednak chciałeś go uniknąć, bo jakby sytuacja wokół ciebie była gorąca, cały czas miało to związek między tobą i byłą organizacją, w której się biłeś, organizacją Fight Exclusive Night. Powiedz, jak obecnie wygląda ta sytuacja i czy już jest coś więcej wiadomo niż było wcześniej i czy już jest jakby zakopany topór wojenny. Nie wiem, czy jest zakopany topór, czy nie. Z mojej strony on nigdy nie był odkopany. Jeżeli federacja sobie urządzała takie rzeczy w mediach, jakie sobie urządzała, tylko i wyłącznie ich sprawa. Tak jak wspomniałaś, nie chciałem na ten temat rozmawiać. Nie miałem na to wpływu. Mocno to nagłośnili. Nic z tego nie wyniknęło. Jesteśmy tutaj dzisiaj. Od tamtego czasu, poza tym, że to było nagłośnione, nic się nie zmieniło. Jestem w federacji KSW. To jest mój jedyny pracodawca i na tym się skupiam. Jak najbardziej nic z tego nie wyniknęło. Wiem, że tam padły już nawet słowa na temat spotkania w sądzie. Czy oficjalnie jakieś wnioski wpłynęły, czy nie? Absolutnie tylko na jakby słowach się zakończyło. Powtarzam po raz któryś osoby. Już pytają mnie o to ludzie, wiadomo, bo to jest jakaś tam ciekawość, ale nie, nic absolutnie, żadna poczta do mnie nie przyszła, nic takiego się nie wydarzyło. Oprócz tam bodajże jednego, dwóch maili, wtedy, kiedy był ten hałas od organizacji, to nic nie dostałem i absolutnie nie mam nic ze strony sądu na tą chwilę. No to w takim razie, skoro jakby już ta sprawa jest cicha i nie jest aktualna, no to skupmy się na tym, co nadchodzi wielkimi krokami. 7 kwietnia kolejna walka w organizacji KSW z Danielsonem Neveshem de Oliveira. Powiedz, na jakim etapie przygotowań obecnie się znajdujesz? Końcówka, mamy 2 tygodnie do walki. Teraz tydzień ten, który się zacznie od poniedziałku, to już jest tylko łapanie świeżości, szybkość, jeszcze raz szybkość, szybkie ręce, szybkie nogi, żeby być jak najlepszym w tej walce. Potem kolejny, ostatni tydzień to już jest totalny luz, odpoczynek. Ja praktycznie nie trenuję, są to dosłownie truchty. I to tyle, także najcięższe za mną. W ostatnim programie Puncher mówiłeś, że bardzo się cieszysz, że pomiędzy jedną i drugą walką trafił ci się ten catchweight, no bo wiadomo, że tam było dosyć mały okres czasu na to, żeby się do walki przygotować. Mówisz, że to było fajne, bo zdążyłeś poznać nas ten swój organizm na tyle, że wiesz już jak się przygotować pod to, żeby zejść do 66 konkretnie. No to jak teraz z tą wagą to wygląda? Czy wszystko jest w porządku? Czy nie straciłeś na motoryce i na zdrowiu za bardzo? To prawda, nie mówię, że się może cieszę z tego powodu, ale fajnie to wyszło, że tak wyszło. 68 kg, teraz 66. Bo gdybym robił na początku od razu 66 w tydzień bodajże, to bym wtedy zrobił 12 kg. Mój organizm nie był totalnie na to gotowy i tak byłem mega zmęczony naprawdę. Myślę, że teraz będę robił 2 kg mniej, a będę mniej zmęczony niż ostatnio. Z racji tego, że teraz już mam dużo mniej niż miałem ostatnio na wadze. Mój organizm będzie do tego przygotowywany z tygodnia na tydzień, do tego, żeby schodzić i żeby tą wagę robić. Wtedy nie mieliśmy na to czasu. Czy masz jakieś mocne strony, które już teraz dostrzegasz w swoim przeciwniku, na które szczególnie będziesz musiał zwrócić uwagę? Ja myślę, że on po prostu jest tym bardziej stójkowcem, lubi bić się w tej stójce, idzie cały czas do przodu, ma twardą głowę. To są jego mocne strony, także będziemy to niwelować właśnie
jakimś dystansem, zobaczymy, jest z moim wzrostem, mój dystans, postaramy się zapracować na nogach. Na pewno najmocniejsze z jego strony to no, ta bitka, on lubi się bić, lubi iść do przodu, wymieniać ciosy, do tego ma twardą głowę, tam ma przewagę. No ostatnio też bił się w kategorii 70 kg, która dla Ciebie również nie jest niczym nowym, bo Ty też zanim zdecydowałeś się zejść, to się w niebie. Jednak no wiadomo jak to jest z Brazylijczykami, że oni swoje metody zbijania wagi mają różne. Czy nie obawiasz się tego, że może się skończyć tak, jak było z Peregrino na Fenie, że będzie to po prostu zawodnik, który jest naprawdę totalnie cięższy od Ciebie? To się okaże, bo nie wiem, ale z tego co rozmawiałem z Filipem, to nie czuł, żeby on był jakiś mega ciężki, dużo zbijał. Raczej to jest gość, który naprawdę się nadaje do tej kategorii wagowej, ma tam trochę powyżej 70 kg na co dzień i to raczej jest normalny zawodnik tej kategorii. No to już na koniec, no właściwie jeszcze nie na koniec. Czy przygotowywałeś się tylko u siebie w klubie, czy gdzieś wyjeżdżałeś, jakieś kampy były w międzyczasie, czy tylko u nas w Poznaniu? Tylko u siebie w klubie, oczywiście chłopacy przyjeżdżali do mnie do klubu, do Poznańskiej Akademii Gold Teamu, dociążali mnie i parterowcy, i stójkowcy, także głównie u siebie w klubie, ale nie tylko z chłopakami z naszego klubu, głównie z naszego, ale były takie dni sparingowe, kiedy zapraszaliśmy gości, bo to dużo daje, nowi ludzie i mocni ludzie, którzy przyjeżdżają, nas dociągają, a tak głównie w Akademiach Gold Teamu. No to teraz już na koniec. Udanie zadebiutowałeś w nowej organizacji ze względu na to, że dzisiaj o godzinie 16 będzie miała miejsce uroczystość wręczenia Heraklesów, w których jesteś nominowany za walkę z Sebastianem Romanowskim jako walka roku. Kolejna nominacja do tej nagrody. Powiedz, jak się z tym czujesz, bo chyba zaczynasz się robić takim stałym bywalcem tych nominacji do Heraklesów. Wiesz co, stałym bywalcem? Nie wiem, czy stałym bywalcem. Na pewno jest to drugi raz z rzędu. Jest mi bardzo miło z tego powodu, bo to znaczy, że te moje walki naprawdę dają dobrą robotę, robią. Fajnie, myślę, że to będzie ciężko wygrać, bo to nie jest jakby, tam jest było dużo dobrych walk. Także nie liczyłbym na to, może tak, ale fajnie, sama nominacja to już coś znaczy. W zeszłym roku byłem nominowany, były te nagrody. W tym roku znowu tu jesteśmy. Zmieniła się tylko i aż federacja. Także no, poziom idzie do góry i wszystko idzie w dobrym kierunku. No to mam nadzieję, że w dobrym kierunku pójdzie to również 7 kwietnia. Bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. Powodzenia, trzymam kciuki na Heraklesach i bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.